Dzisiaj szczególne piwo, ponieważ w moim stylu. Dostałem przesyłkę od Raimunda z Dolnośląski PSPD. Jest to Grand Prix, ale piwo pochodzi od piwowara Szymona Szewczyka i oczywiście jest w stylu West Coast IPA. To jest bodajże, ja nie wiem czy dobrze, ale Świdnicki Festiwal Piwa. Z taką zawieszką przyszło to, ta butelka. Tak, Świdnicki Festiwal Piwa, połączony z konkursem i spotkaniem piwowarów. Gdzieś tam, na któreś tam jestem zaproszony, wobec tego z miłą chęcią spróbujemy coś. Cóż takiego zdobyło Grand Prix? Raimundzie, Szymonie. Bardzo ładny dym. Bardzo ładny aromat. W aromacie nie jest słodko, jest wytrawnie, czyli tak jak powinno być. No i oczywiście aromatycznie. Piwo jest bardzo jasne, co się chwali. Piana buduje się bardzo ładna. Klarowność zachowana prawie idealnie. Nie dziwię się, że takie piwo zdobyło Grand Prix. Tak to wygląda z bliska. Sami ocencie. Nagazowanie jest praktycznie wzrokowo bardzo dobre. Piana jest w formie zbitej, koloru białego. Jest jednolicie zbudowana. Myślę, że jak na West Coast IPA bardzo fajny, ciekawy, jasny kolor. No, muszę powiedzieć, że generalnie jest bardzo klarowny, jednakże jest sporo takiej bardzo drobnej, delikatnej zawiesiny, pewnie chmielowej, no nie zgadnę. Zobaczymy co w aromacie. Aromat czysty, można by rzecz powiedzieć, że piwo pachnie tak jak nalane z tanka. Bardzo przyjemnie, bardzo orzeźwiająco. To jest to, co powinno być West Coast IPA, czyli nie ma tutaj jakiejś widocznej podbudowy słodowej. Jest nagazywanie średnie do wysokiego. Piana się utrzymuje. Piwo jest wytrawne. Ta wytrawność zakończona jest jeszcze goryczką, a więc wszystko jak najbardziej, że tak powiem, w stylu. No nie wiedziałem, że trzymam w lodówce taki skarb. No nie dziwię się. Grand Prix, panie piwowarze, Szymonie. No muszę powiedzieć, że piwo, no oklejanie to sami spójrzcie, bardzo ładne, nagazowanie idealne, może ciut za wysokie, ale piwo ma odpowiednią temperaturę, zobaczymy co będzie jak się ogrzeje, aczkolwiek to nie czepiają się, po prostu bardzo dobre piwo. Z bardzo ciekawym aromatem. Proszę, po zakręceniu piana się buduje, jeszcze drobniejsza jest, jeszcze lepiej zbudowana, w tej chwili już w ogóle kropki nie występują, jakieś takie pęcherzyki przypadkowego powietrza, no myślę, że chodzący prawie ideał dla piwa domowego. Ciekawy jestem, jak ta klarowność została uzyskana, może tutaj się Szymon podzieli z nami wszystkimi, bo naprawdę jest klarownie, mimo tego, że jest zawiesina, taka delikatna, chmielowa, ale no, kolor, smak, aromat, wygląd. Oceny za pianę w arkuszu PSPD oczywiście są bardzo wysokie, no więc nie dziwię się, że tutaj też ta piana jakby pewnie już dopełniła całości i pozwoliła temu piwu wygrać. Chyba, że się mylę, ale jeżeli widzę, że jest to Grand Prix, no to nie mam tutaj żadnych pytań. Czyste w aromacie, praktycznie pozbawione to piwo jest większych wad. Takie piwo chciałbym pić.
Szkoda mi nawet coś dolewać, bo będę sobie to powoli sączył. Szymonie, gratulacje dla Grand Prix. Rejmundzie, dziękuję Ci bardzo serdecznie za to, że to piwo mi przysłałeś, że mogłem je zdegustować. No, jedno z lepszych w tym roku, no jesteśmy na początku, tak, ja wiem, ale jedno z lepszych West Coast IPA. Bardzo mi podeszło.